Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, Solidarna Polska. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam panią redaktor. Czy to porozumienie w sprawie Turowa naprawdę jest sukcesem, pana zdaniem? Czy sukcesem jest na pewno wycofanie tej skargi z TSUE, ta czynność, która, ale rozumiem, że zostanie wycofana, dlatego że polska strona jako warunek wycofania była przelanie tej określonej kwoty, która była wskazana. Już jest przelana? Było to wczoraj przelane, jest to potwierdzone przez panią minister. Właściwie w momencie podpisywania ten przelew został wykonany, więc czekamy na ruch strony czeskiej, która ma wycofać kargę z TSUE, co powinno anulować jakby, czy wykasować z rejestru tych postępowań, które dotyczyło TSUE. A trzeba pamiętać, że ta decyzja jednoosobowa pani Lapuerty jest absolutnie skandaliczna. Co więcej, to jest ciekawy wątek, dlatego że pani sędzia Lapuerta jest osobą wprost skazana przez rząd czy przez polityków, więc rozumiem, że opozycja powie, że te orzeczenia czy jej decyzje są absolutnie nieważne. To już taka ciekawa polemika, jak wygląda w ogóle TSUE, bo o tym się mało dyskutuje. Co więcej, w hiszpańskim prawodawstwie, a została ona wskazana przez rząd hiszpański, ta pani Lapuerta nie mogłaby zajmować stanowiska w wymiarze sprawiedliwości, dlatego że określony sposób wspierała partię polityczną. Panie ministrze, ja sobie nie przypominam, żeby państwo mieli jakieś zastrzeżenia do sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dopóki nie zaczęli się zajmować kwestiami związanymi z Polską. Ale ja na przykład znam ją w sprawach odpadowych, kiedy stanęła po stronie obywatela czeskiego, a nie po stronie Polski. Tam dochodziło do przestępstwa, to Komisja Europejska zwracała, to mało znana sprawa, ale ja nadzoruję gospodarkę. Dobrze, panie ministrze, tylko ja wrócę do tematu, czy to jest sukces, bo problem polega na tym, że wie pan, kiedy Czesi pierwszy raz dawali znać o tym, że jest kłopot w sprawie Turowa? No rzeczywiście, to jest tak, że ta sprawa była wiele lat temu, tak naprawdę już można powiedzieć. 2015-16 rok. To były pierwsze informacje od Czechów, że proszą o współpracę i zrobienie coś z problemem Turowa. Nie zrobiono nic. Zignorowano te prośby Czechów. Ja bym nie powiedział, że zignorowano, ale pamiętajmy o tym, że w 2019 była kwestia formalna, czy właściwie były rozmowy bardzo intensywnie prowadzone i wtedy pojawiła się temat gorączki politycznej, wyborczej i co miało być zresztą wykorzystane i zostało wykorzystane. Zresztą polska strona przyznaje, że podczas rozmów też to usłyszała, ale zakończyliśmy etap. Ale gorączka wyborcza była pod koniec roku 2021. Panie ministrze, mówimy o 15-16 roku. Proszę o to pytać osoby, które bezpośrednio wtedy uczestniczyły w tych rozmowach. Tylko że co do tego zgodę, ja rozumiem, tak, ale dla mnie najważniejsze jest to wycofanie i to, że zwaśnione strony zostały w pewnym sensie pogodzone. Czy to są dobre warunki, czy też nie? Nie chciałbym w tej chwili o tym dyskutować. A ja bym właśnie chciała, bo to jest najbardziej istotne, panie ministrze. Czy to są dobre warunki? No, to są na pewno to warunki, które w ogóle rozmowy były bardzo trudne. To wiem. I o tym za chwilę pogadamy. Trochę zostaliśmy przymuszeni postawieni pod ścianą i nie było pewnie innych możliwości, więc mam zaufanie w tym zakresie, że to była dobra decyzja. No, historia to oceni, na pewno należy to podsumować. Panie ministrze, na samym początku, a właściwie nawet nie na samym początku, tylko 2 lata temu Czesi chcieli, żeby Polska w Turowie zbudowała filtry i wał, które miały kosztować 30 milionów złotych. Później było domaganie się odszkodowania w wysokości 30 milionów euro. Dzisiaj mamy odszkodowanie w postaci 45 milionów euro i dodatkowo finansowanie budowy wałów, filtrów i systemu monitoringu. No, powtórzę po raz kolejny pytanie. Czy to są dobre warunki porozumienia? Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na pewną zmienną, a tą zmienną było niestety stanowisko strony czeskiej. Tym największy jest ambarasz, żeby dwoje chciało naraz, a w tym wypadku akurat Czesi wykorzystywali sytuację związaną z tym wydobyciem, czyli z kopalnią. I zmieniali ciągle. Natychmiast odwołany za to, że no to jest absolutnie skandal. No to nie, ale to nie, no dlatego, że ambasador nie powinien nigdy mówić w sposób szkodzący. Dobrze, został odwołany. No, jakby dotknął klu całej sprawy. Ja nie powinien tego dotykać i nie powinien w ogóle w ten sposób. Ja się z nim w ogóle nie zgadzam. Ale pani redaktor, zacznijmy od tego, że Czesi ciągle zmieniali warunki, które miały zakończyć, czy pogodzić zwaśnione strony. Niestety nie udało się tego zrobić wcześniej. Ja nie chciałbym w tej chwili wchodzić w ocenę, w którym momencie to powinniśmy zakończyć. Na pewno jest jedno pewne. Ale nie powinniśmy by tego zakończyć byli wcześniej? Oczywiście, że powinniśmy, ale nie mieliśmy do tego pewnie warunków, więc ja bym szukał innych raczej po stronie czeskiej, ale no to naprawdę zostawmy w tej chwili tą ocenę. Panie ministrze, powtórzę po raz trzeci pytanie, czy to są dobre warunki porozumienia? Trudne warunki, ale kończące spór. Dobre czy niedobre? Nie można tego zero-jedynkowo ocenić. Nie wszystko można zero-jedynkowo ocenić, czy to jest coś dobrego. Ale w kontekście tego wszystkiego, co panu przed chwilą przypomniałam, to naprawdę pan uważa, że to są warunki, które można odtrąbić jako sukces? Patrzę na to, w jaki sposób się rozwijało, jak roszczeniowość strony czeskiej wyglądała, to pewnie te warunki były jedyne możliwe do osiągnięcia. No dobrze, panie ministrze, jestem w drodze do Turowa.
Mam dobre informacje, szczegóły tak o 12. Teraz Jacek Sasin, 25 maja 2021 roku. Ja się nie wyżywam, tylko ja proszę pana, żeby pan się odniósł do faktów. No, no ja się odnoszę do faktów. Ja wiem, że to jest trudne, bo wszystko działa no, na to, że musiałby pan skrytykować politykę swojego własnego rządu. Ale ja powiem tak. To, co pani zacytowała, to był moment, kiedy pewnie było blisko jakiegoś porozumienia, ale strona czeska kolejny raz przesuwała granicę do tego, żeby się porozumieć. Dlatego proszę nie odnosić się do tej wypowiedzi, bo wtedy warunki były inne. Wcześniej ale można było to zakończyć. Negocjacje, panie no ale ministrze. Dobrze, ja rozumiem, na czym polegają negocjacje, ale pani też doskonale wie, że negocjacje polegają na tym, że dwie strony muszą się zgodzić. Jeżeli jedna strona mówi, że na przykład punkt A, B ma wyglądać tak, my się na niego zgadzamy, siadamy, chcemy to podpisać, a jeszcze mówi, że jeszcze będzie punkt C, to znaczy, że ta druga strona nie chce tego porozumienia i byliśmy świadkami tego, że strona czeska tego nie chciała. Ale zmienił strona się polska rząd, też nie była idealna, panie ministrze. Zmienił znaczy, się rząd. Naprawdę spójrzmy na siebie, ja stańmy mówię, obok i spójrmy ja na nie siebie mówię, krytycznie. Że ktokolwiek był idealny. No właśnie. Tylko ta ocena do tego, czy można było coś zrobić lepiej, czy też nie, nie należy do wiceministra na pewno klimatu i środowiska? W na pewno Turowa? Nie w mediach, chodzi mi o media. Na pewno nie w mediach powinniśmy oceniać, czy można było coś zrobić a gdzie? Lepiej, czy dlaczego? Też nie. Dzięki dlatego, że trzeba... państwo mają kontakt ze swoimi wyborcami. Naprawdę uważa pan, że nie są państwo zobowiązani do tego, żeby przed swoimi ależ wyborcami pani jest zaczepna dzisiaj naprawdę jest. W piątek, pani redaktor. Ja nie jestem zaczepna, panie ministrze, znaczy naprawdę. Proszę mnie tutaj nie egzaminować z porozumienia ze stroną czeską, dlatego że bezpośrednio nie uczestniczyłem w tych rozmowach. Proszę zaprosić tutaj osobę, która bezpośrednio negocjowała na przykład pana jednego z wiceministrów, który wiem, że był na wczoraj na spotkaniu z panem premierem i proszę jego pytać o te warunki. Ja nie uczestniczyłem bezpośrednio w tych rozmowach. Uczestniczyły jednostki, które mi podlegają, na przykład Główny Inspektor Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu środowiska. My te warunki, my słowa dotrzymamy. No dobrze, ale rozumiem, że według pana można było to porozumienie osiągnąć wcześniej. Nie, oczywiście, że to wszyscy oceniamy, że można było wcześniej, tylko strona czeska tego nie chciała. Jest pan pewny, że strona czeska tego nie chciała 2 lata temu, prosząc tylko o 30 milionów na zbudowanie wału i ten. Strona czeska gdyby nie tak chciała było, się że tylko i wyłącznie chciała to, co pani w tej chwili no mówi, nie, Polacy to na pewno nie chcieli. Bez... Panie ministrze, bez przesady, Polacy pani nie redaktor, strona czeska co chwilę przesuwała granicę, ale w tej chwili naprawdę mamy inny rząd w Czechach, w Pradze, więc zostawmy już w tej chwili to, I co liczy się działo pan na wcześniej. To, że te stosunki polsko-czeskie w tej chwili się już poprawią? No mam taką nadzieję, no niepotrzebne są żadne nam tutaj zaostrzania i zresztą tak naprawdę to, co Czesi zrobili przez były rząd czeski jest trochę takim zgrzytem na osi naszych relacji, co mi się absolutnie nie podoba, no ale zostawmy już pana premiera Babisza, zresztą ma chyba inny w tych zajęciach. No dobrze, to teraz jeszcze jedna sprawa, no bo wiemy, że te kary nałożone przez CUE trzeba będzie właściwie nie zapłacić, tylko będą nam one odliczane od funduszy unijnych. To jest kolejny koszt tej sytuacji. To powinniśmy w sumie, na tyle jak zmienić to składkę, około żebyśmy... pół miliarda złotych. To powinniśmy na tyle zmniejszyć składkę, żebyśmy tych kar nie musieli w taki sposób płacić. No, to jest coś, co jest niebywałe. No, jednoosobowa decyzja... Pańska sędziego... beztroska do prawdy mnie zadziwia. A to nie jest beztroska, nie tylko jest. To jest po prostu... Ale to beztroska jest po stronie sędziego, beztroska jest po stronie Unii Europejskiej. No, jak pani sobie wyobraża, że na przykład pani La Puerta odetnie pani prąd, czy też ciepło do mieszkania? No ja mówię nie, stanowczo. Jednoosobowo nie można tego ale typu pani decyzji. Ale pani sędzia La Puerta nie chce odcinać prądu. A jak decyzja w zakresie tej kopalni, to co innego było, jak nie zabranie surowca do dostarczenia do elektrowni? No, nie, to no to była kwestia tego, żeby zapobiec... I z dnia na dzień? Dlaczego z dnia na dzień? No a jak to trzeba ale było to chodziło wykonać, o porozumienie. No, ale porozumienie, ale panie pani sędzia... Panie ministrze, nie, no pan naprawdę nie, teraz tak pani, to zakręca. Nie, pani, nie, proszę, gdyby nie państwo byli w stanie wcześniej się dogadać, to tych kar tak wysokich sprowadza pani to dyskusję no. Trochę do absurdu, a no ja nie, pokazuję pani, że pani teraz. Sędzia wydała decyzję, która zagrażała bezpieczeństwu energetycznemu Polski. Nie można odciąć nie, od 5 do 7% to, energii naszego miksu energetycznego. Panie ministrze, ale to nie zagrażało. Była polska wina, tylko strona czeska. Tutaj akurat przesuwa granicę. Już pani i naprawdę nie ma pan nic do zarzucenia stronie polskiej. To nie jest w tej chwili do ujawniania. Aha, stronę czeską można atakować, ale kwestie naszej postawy są nie do ujawniania. Jeżeli skończyliśmy w tej chwili negocjacje, będzie odpowiednie pewnie podsumowanie, poczekajmy aż strona czeska wycofa tą skargę do CUE i będziemy rozmawiali zupełnie inaczej. Żeby się pani tak nam uśmiecha od rana, widzę, że nie, jest no, pani po prostu naprawdę energicznie. Umiejętność ma pani prawą ręką przez lewe ucho do perfekcji pan posiadł, ale ja rozumiem, jest pan w sytuacji niekomfortowej obecnie, bo to jest ocena własnej ekipy. To teraz może oceni pan, może jakoś bardziej szczegółowo, propozycję prezydenta Andrzeja Dudy. No, następny temat zaczyna prawie, no, taka rzeczywistość. Kawy już nie potrzebuje na pewno dzisiaj. Co do sprawie izby dyscyplinarnej. Co do decyzji... To chyba dobrze, zaoszczędzi pan
No akurat mam nadzieję, że państwo mnie poczęstują. A nie poczęstowaliśmy jeszcze? Poczęstowaliście, ale drugi już nie będę chciał. Aha. Pani redaktor, więc co do Sądu Najwyższego, to jest polityka wieszenia białej flagi. Jeżeli te informacje, które przedstawił pan prezydent na konferencji... Biała flaga? Białą flagę wyciąga? Tak, ale to jakby pani dała dokończyć. Proszę. Nie, jeżeli to, co pan prezydent powiedział na konferencji, znajdzie swoje odzwierciedlenie zero-jedynkowo w tym, co zostaje przedstawione w projekcie, to znaczy, że wycofuje się pan prezydent z własnej reformy, którą przedstawiał. Trzeba pamiętać o tym, że Sąd Najwyższy miał być w inny sposób zreformowany. Pan minister, prokurator generalny przedstawiał pewną koncepcję, był proces legislacyjny i on spotkał się z wetem pana prezydenta. Pan prezydent wtedy zaproponował zmiany, które dzisiaj sam chce się z nich wycofać. Więc to jest pewna sytuacja absurdalna. Ale z czego konkretnie chce się wycofać, gdybyśmy, bo to jest trudna i to już naprawdę bez złośliwości, bo to jest bardzo trudny temat, skomplikowany prawniczo i pod każdym innym względem. No, prezydent proponuje likwidację Izby Dyscyplinarnej. Dlaczego? Dlatego, że Unia Europejska tak chce. No tak, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. No, ale co, no tak, no właśnie. Nie wiem, jak długo. Ale... Uważam, że Unia Europejska to jest bardzo dobra konstrukcja. Ale w samym projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości była pewna formuła likwidacji Izby Dyscyplinarnej, co zresztą, panie ministrze. Ale jeżeli mógłbym tego dokończyć, to tłumaczyć, mam materię prawną. Co powiedział w październiku na forum Parlamentu Europejskiego premier Mateusz Morawiecki? Zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną. Tak, dobrze, rozumiem, ale parlament składa się z. Arytmetyka sejmowa jest nieubłagana, Prawo i Sprawiedliwość ma jeszcze koalicjanta i tym. Koalicjantem jest Solidarna Polska. My no, w sprawach europejskich. Obiecuje, nie chcę w tej chwili odnosić się do wypowiedzi pana premiera, ale jeżeli a jest. Do czego pan się chce odnosić? W tej chwili wytłumaczyć materię prawną i na czym polega tak naprawdę spór. Pani powiedziała Unia Europejska, mówi pani o jakimś takim, rozumiem, straszeniu Polaków, że wyjście z Unii Europejskiej. Nie. Zjednoczona Prawica jest proeuropejska. Tylko jeżeli mamy Unię Europejską, to Unia Europejska jest na jakichś prawach. Te prawa to jest polityka traktatowa. W polityce traktatowej nie mamy nigdzie kwestii wymiaru sprawiedliwości. Mamy inny system w Hiszpanii, bardzo podobny do Polski, mamy inny system we Francji, na Malcie, w Szwecji, w Finlandii. To nie jest jednolity system wymiaru sprawiedliwości i w traktatach nie ma tych regulacji, które by były związane z tym właśnie wymiarem sprawiedliwości. Nie ma regulacji dotyczących organizacji poszczególnych instancyjności. A jaki zarzut wobec Izby Dyscyplinarnej? No przecież doskonale pan proponuje... wie, chodzi o sędziów, którzy nie powinni zasiadać w Sądzie Najwyższym. No dlatego, że zostali wybrani do tak zwanego neo-KRS-u. Ale no, co to znaczy neo-KRS? Ustawodawca, panie ministrze, my nie dojdziemy do porozumienia w tej kwestii. Rozmawialiśmy o tym już niejednokrotnie. Teraz tonujemy emocje i zastanawiamy się nad tym, jak ten problem rozwiązać. Bo on jest i wydaje mi się, że odpowiedzialność rządu polega na tym, żeby po pierwsze dotrzymywać słowa, a szef tego rządu obiecał ich likwidację Izby Dyscyplinarnej, a po drugie, no, żeby jakoś z Unią Europejską się dogadać, bo rozumiem, że na tym nam zależy. W związku z tym, jaki jest największy mankament tej propozycji prezydenckiej, pana zdaniem, w tej chwili? Największy mankament jest bardzo prosty. To znaczy, my nie możemy ulegać presji, która jest stosowana przez Brukselę. Polska jest krajem członkowskim Unii Europejskiej. Jeżeli sami się nie będziemy szanowali, to nie będą nas też szanować na arenie międzynarodowej. Dzisiaj jesteśmy świadkami tak naprawdę polemiki nie tylko pomiędzy Warszawą a Brukselą, jeżeli chodzi o prawodawstwo i tak agresję prawną, bo na przykład Trybunały Konstytucyjne różnych krajów, w tym Rumunii, Polski, Litwy, Danii, mówią o tym, że na przykład konstytucje są ważniejsze od prawa europejskiego. Tak, ale to się odnosi do Polski. Jeżeli my mamy taką sytuację, że Unia Europejska uważa inaczej, Polska uważa inaczej. Mamy spór prawny, który jest bardzo prosty, polegający na tym, że my nie godziliśmy się na pewne rozwiązania, które chce w tej chwili stosować Bruksela. To znaczy, że my nie powinniśmy to po prostu tego robić, co chce w tej chwili. Ale dlaczego państwo tego nie powiedzieli Mateuszowi Morawieckiemu? Dlaczego on, mając was w rządzie, obiecał na forum parlamentu likwidację Izby Dyscyplinarnej? Pani redaktor, to jest tak, że od jakiegoś czasu w ogóle toczy się ciekawy spór w Zjednoczonej Prawicy o tym, jak podchodzi do Unii Europejskiej. W sprawach praworządności, tak zwanej praworządności, Solidarna Polska mówiła, że ten mechanizm będzie. Niestety widzimy, że jest. Zresztą ten ruch pana prezydenta też to pokazuje. W sprawach klimatycznych kto miał rację? Solidarna Polska. Niestety mieliśmy rację, bo mówiliśmy o tym, że te rozwiązania dotyczące ETS-u, mówiliśmy o tym, że handel emisjami to jest drama dla polskiej gospodarki. Ten deficyt uprawnień jest dzisiaj faktem. My o tym ostrzegaliśmy. Historia czyli krótka pokazała, że w ogóle nie biorą rację. Pod uwagę jako Solidarna Polska likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Koniec, kropka. I ktokolwiek pani redaktor, jeżeli tak? w ogóle by doszło do zmiany, nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, w tym Izby Dyscyplinarnej, tego typu zmiany powinny następować nie na gruncie przymusu związanego z decyzją Brukseli, tylko z inicjatywą oddolną, niezwiązaną z polityką europejską, bo Europie nic no do tego, co się tam dzieje. Inicjatywę prezydencką. Ale jest pod przymusem i jest wynikiem kwestii to związanej... To jest inna ona sama na rozwiązanie tej sytuacji. Swoją drogą, pani redaktor, podważanie w ogóle decyzji KRS-u, w ogóle sędziów, którzy wybrali, zostali wskazani pan, to jest doktor prawa, pan jest doktorem prawa?
Nie, ale jestem prawnikiem i uważam inaczej niż pan prezydent w zakresie nawet funkcjonowania KRS, czy też Izby Dyscyplinarnej. Solidarna Polska jest rozczarowana tą postawą. Można powiedzieć, że konferencja, którą prezentuje stanowisko pana prezydenta, jest rozczarowaniem. Mam nadzieję, że te słowa, które padły, wypowiedziane przez pana prezydenta, nie będą w tym projekcie. No dobrze, to teraz no raczej będą, bo na tym się pan prezydent skupił. Dobrze, a tylko zresztą teraz... to wczoraj bardzo celnie ocenił pan profesor Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, który mówił o tym, że rozwiązania pana prezydenta doprowadzą do chaosu prawnego co do samej Izby Dyscyplinarnej i co do KRS-u. No w tej chwili też mamy chaos prawny troszeczkę, panie ministrze, taka jest prawda, więc jaka jest wasza propozycja? Propozycja Solidarnej Polski jest taka, że należy dalej reformować wymiar sprawiedliwości, to również tym Sąd Najwyższy, ale na pewno nie ulegając presji Brukseli, która chciałaby, aby ta nadzwyczajna kasta sędziowie, bo to nie jest tak, że my sobie wymyślamy, jesteśmy w Superekspresie. Ja widziałem tu wiele artykułów ludzi, którzy mieli dramat, dlatego że sędziowie na przykład ignorowali prawo, myśleli, że są wyłączeni z ponad prawa. Wie pani, ja jestem z Warszawy, byłem radnym warszawskim i jak zobaczyłem na przykład wyroki sędziego, który po prostu za nic miał wymiar sprawiedliwości i nie mógł być powyciągnięty do odpowiedzialności, na przykład, bo popełnił przestępstwo, no to ja się pytam, czym on jest lepszy ode mnie i od innych, tak? Nie może być tak, że ktokolwiek jest wyłączony z wymiaru sprawiedliwości. Ale ja bym na przykład chciała, żeby pan się do pana Mejzy odniósł, jeżeli mówimy o równych i równiejszych. Znaczy, dlaczego państwo sobie za jakiś ideę fix zrobili atakowanie środowiska sędziowskiego? Nie ma znaczenia, czy to będzie pan Mejza. Ale dobrze, ale ja pani odpowiadam, czy to będzie pan Mejza, czy to pan będzie pan Grodzki, czy Stanisław G., czyli pan Stanisław Gawłowski, czy to będzie Sławomir N., czy jest pan Nowak. Uważam, że wszyscy jesteśmy równie wobec prawa, tak samo jak i sędziowie i nie powinni być wyłączeni z ponad prawa. Dobrze, to teraz ponawiam pytanie, co dalej z Sądem Najwyższym, bo problem chyba polega na tym, panie ministrze, i zresztą wprost... Ale to nie my mamy problem, to jeżeli ktoś się czepia nas, to mamy w tej chwili regulacje zmieniać, dlatego że Bruksela wymyśla sobie... Pan już naprawdę nie potrzebuje kawy. Panie ministrze, proszę pozwolić mi tylko skończyć pytanie. Niejednokrotnie, kiedy przychodzili do mnie politycy Solidarnej Polski, Sebastian Kaleta chociażby, mówili wprost, jest czerwone światło dla naszych reform w Prawie i Sprawiedliwości. I mamy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni. Ona najwyraźniej się nie zmienia. No i teraz pytanie, jak wy macie zamiar długo czekać chociażby na pomarańczowe? Bo tych wspólnych punktów działania chyba jest coraz mniej między wami a Prawem i Sprawiedliwością. Nie, nie jest mniej. To, że toczy się dyskusja, to znaczy, że żyje parlamentarz. Tylko ona się to, że toczy jest... siódmy rok w rzędu, panie ministrze. Ale trzeba pamiętać o tym, że pan prezydent zawetował w 2017 roku bardzo ważne reformy. I dzisiaj no to było 5 lat temu. Ale pan prezydent dzisiaj, pani rozmawia, atakuje pani teraz przedstawiciela Solidarnej Polski. Dlaczego atakuje? Czy polemizuje pani? Czy właściwie zadaje pani pytania, dobrze, żeby zejdę na grunt bardziej łagodny. Taki ma pani zawód, ale w zakresie ustawy o Sądzie Najwyższym, która jest autorstwa pana prezydenta. To dzisiaj sam pan prezydent podważa własne zdanie. Ale propozycji Prawo i Sprawiedliwość, przepraszam za potoczność sformułowania, nie puszcza jest, dalej. Ale jest propozycja Solidarnej Polski no w tym zakresie. No i na jakim ona jest etapie? To jest kwestia, która będzie decyzją grona Zjednoczonej Prawicy, liderów. Ja mogę powiedzieć jedno, że jestem rozczarowany tym, co w tej chwili zaproponował pan prezydent. Dobrze, ale kiedy bo wasza nie chciałbym, propozycja? Żeby pan prezydent podważał własne zdanie. Kiedy rząd zajmie się waszą propozycją? Mam nadzieję, że jak najszybciej. To nie jest pytanie do mnie, bo ja nie kieruję akurat pracami Rady Ministrów, więc proszę pytać o to. Proszę o to pytać rzecznika rządu, czy też osoby, które są za to odpowiedzialne. Wszyscy czekamy na reformę sprawiedliwości. To prawda, ona się nie wydarza. Ona została zatrzymana. Została zatrzymana w 2017 roku. Więc jak można tkwić w takim rządzie, który zatrzymuje waszą reformę? Dobre pytanie, rzeczywiście, jak można długo wytrzymać to, że nie można reformować wymiaru sprawiedliwości i można obarczać kogoś, kto nie jest za to odpowiedzialny. To pan prezydent zatrzymał tą reformę i dzisiaj odkręca sam własną reformę. No to jest niesamowite. Czy właśnie nie Solidarna Polska, czy Zjednoczona Prawica w tej chwili, tylko już teraz pan naprawdę zupełnie poważnie, ma kłopot z większością w Sejmie? Nie, no to jest jakieś kompletne szaleństwo. To, że jedna ustawa nie znalazła poparcia, znaczy, że jakkolwiek jest problem. Ja sam zagłosowałem za odrzuceniem projektu, który uważałem, że wywoła negatywny skutek. Po pierwsze, prawnie miałem wątpliwości, a po drugie miałem wątpliwości do tego, czy rzeczywiście pomaga w walce czyli z koronawirusem. Kolejny, mimo to, że na przykład w gronie Solidarnej Polski mam odmienne zdanie niż na przykład moi koledzy. Po raz kolejny mieliście zgoła odmienne zdanie od lidera waszego obozu. Znaczy, po raz kolejny. No jak to? No kwestia... Się, no ale to co, to źle, że poseł uważa na przykład, no, ale że albo głosuje... Albo tworzycie koalicję w sprawach kluczowych, albo jej nie tworzycie. No ja nie rozumiem. Ale to jest w tej jakaś sprawie nie było dyscypliny, w tej sprawie nie ale było ja to... Ale ja to rozumiem, że nie było dyscypliny. No tylko albo macie wspólny front działania, albo go nie macie. Szuka pani dziury w całym, albo nasłucha pani się opozycji, która twierdzi, że już w ogóle rządu nie ma i że ale nie ma większości w parlamencie. Ale panie ministrze, naprawdę, proszę nie uprawiać tutaj demagogii. Zjednoczona Prawica jest silna i ma większość parlamentarną. Jaką ma większość parlamentarną? No ma, no taką, że jest więcej niż
niż 50+, więc nie ma problemu z tym, żeby głosować. Ale przecież doskonale pan wie i naprawdę rozmawiajmy ze sobą szczerze i poważnie, że teraz przy każdym ważniejszym głosowaniu Jarosław Kaczyński musi o tę większość walczyć. I w tej chwili macie kłopot między innymi na przykład z Pawłem Kukizem. To nie jest komfortowa sytuacja dla rządzenia i zastanawiam się, jak długo ona będzie trwała. To nie jest tak, dlatego że sprawa, które dotyczą na przykład podejścia do walki z koronawirusem, w całym świecie odbywa się debata, w jaki sposób należałoby do tego podejść. No tylko tam się podejmuje decyzje, u nas jeżeli nie. Dzisiaj w parlamencie były przepisy, które wyszły negatywnie zaopiniowane z Komisji Zdrowia, to znaczy, że być może był błąd w Komisji Zdrowia, bo gdyby tam ale poprawiono... Ale gdyby poprawiono... Ale miała pozytywną opinię Komisji Zdrowia, panie ministrze. Nie, no ale tak. Ona... Ale te, no dobrze, ale ona nie była głosowana, nie była przedmiotem dyskusji. No właśnie. W parlamencie, więc może należało ją wprowadzić do obrad sejmowych. Być może wtedy znalazłaby poparcie, bo ja na przykład rozważałem rzeczywiście poparcie niektórego z tych projektów, które gdzieś tam, czy zalążków, czy pomysłów, które się pojawiały, ale akurat ten projekt nie znalazł większości. Panie ministrze, czy naprawdę pan uważa, że sytuacją absolutnie zwyczajną było to, co się wydarzyło we wtorek podczas głosowania, że 77 posłów sprzeciwiło się ważnej dla Jarosława Kaczyńskiego ustawie i ustawie, której on do ostatniej chwili bardzo bronił? Ja rozumiem, że będzie mnie pan przekonywał, że nic złego się nie dzieje, niemniej taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy, więc proszę się nie dziwić, że my się zastanawiamy, co takiego się dzieje, dlatego że nigdy Jarosław Kaczyński nie przegrał w tak spektakularny sposób. Pytanie, dlaczego przegrał? Nie nazwałbym tego porażką, na pewno przegraną, nie, no, dlatego, sukces, że jest liderem Zjednoczonej Prawicy. Nie, akurat w tym głosowaniu, ale na następnym posiedzeniu Sejmu podejrzewam, że nie będzie tego typu problemu. Będą ustawy, które musimy przegłosować, bardzo ważne, więc sądzę, że tutaj większość będzie. No dobrze, będzie większość, tylko pytanie, czy ta większość, którą pan w ten sposób nazywa, dotrwa do kolejnych wyborów parlamentarnych, czyli do jesieni roku 2023. Jest pan tego pewny? Słyszę te pytanie od 2015 roku. No i? Czy będą wcześniejsze wybory? No cały czas jest to samo. No, no, ale ja, no, ja panu zadaję po raz kolejny. No będą czy nie będzie? Już słyszałem o kryzysach, rozpadzie. Nawet niektórzy dziennikarze wydali taką książkę, że koniec PiSu i tak dalej, a tymczasem jest zupełnie inaczej. Naprawdę nie ma w tej chwili potrzeby, żeby przeprowadzać wybory z jednego prostego względu. Mamy okres pandemii, trudna sytuacja geopolityczna. Mamy konflikt, no, na naszą wschodnią granicą. Rząd działa tak, jakby tej pandemii nie było. I musimy w tej chwili absolutnie skupić się na tym, co dla nas jest priorytetem, łącznie z poprawianiem Polskiego Ładu. A co jest dzisiaj dla was priorytetem? No, między innymi poprawienie Polskiego Ładu, wprowadzenie reform. Kolejny zarzewie konfliktu ja Zjednoczonej że będzie to prawicy. Za chwilę będzie i temat. Naprawdę pan mówi, że dlaczego tam jest... konfliktu? No jak, no przecież jeżeli zrzucają państwo odpowiedzialność, a tak się dzieje, na premiera Mateusza Morawieckiego i mówią, no tak, no byliśmy przekonani, że to będzie przygotowanie w lepszy sposób, to chce mi pan powiedzieć, że to jest miłość, szacunek, budowanie? No ale to prezes Jarosław Kaczyński mówił o to, że muszą być decyzje personalne w ale tym zakresie i trzeba skorygować. Ale to w waszych już komentarzach, no panie ministrze, ja naprawdę mam, nie, jak to się sądzę... mówi, pamięć jak słoń, więc nie złapie pan mnie tutaj. Sądzę, że każdy doskonale wie, że tak duża reforma nie powinna być, tak ważna reforma nie powinna mieć tego typu spadek, dobrze, który był spektakularny, ale tam jest wiele dobrych rzeczy, bo to akurat raport senacki pokazał, że 11,5 miliona Polaków, rodzin skorzysta na to. To ostatnia sprawa, panie ministrze, i liczę na to, że pan mi odpowie wprost. Czy Mateusz Morawiecki powinien ponieść konsekwencje personalne tego, co się dzieje z Polskim Ładem, czy nie? A pani oczekuje, że jako w pozycji wiceministra będę dymisjonował premiera, ja który akurat mnie powołuje, szczerze. No to jest akurat dość szaleńcze. W troce o nie, siebie, to było taki nie, trochę nie, na zasadzie, na zasadzie trochę pytania. Żartu. Nie, uważam, że tego typu decyzje są po stronie liderów Zjednoczonej Prawicy. Ja nie chciałbym oceniać to pana premiera. Na pewno w Ministerstwie Finansów jest ten pierwszy łańcuszek, który powinien być właściwie domino tam, skąd wyszła ta katastrofa. Odpowiedzialnych za to wszystko brał premier. No przecież dobrze o tym oboje wiemy. To jest pytanie już, w jakim zakresie te wpadki, czy te problemy, które są związane z Polskim Ładem, zostały sygnalizowane. Bo program jest naprawdę dobry, tylko widać, że te początkowo dobrze. Panie ministrze, to jeszcze ostatnia sprawa. Posłowie dostali zwroty za Polski Ład. Kancelaria Sejmu, która jest utrzymywana z naszych podatków, postanowiła no, w jakiś sposób posłom oddać tę część, którą na Polskim Ładzie stracili. Ja nie mam słów. To jest wynik rzeczywiście tych wpadek, które są związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu, dlatego no, to jest coś, co na pewno nie będzie cieszyło nikogo. Pan to należałoby skorygować. Czy posłowie Solidarnej Polski oddadzą te różnice na jakiś cel dobroczynny, charytatywny? Widziałem nie pytam o Wielką Orkiestrę, bo ja doskonale wiem, co pan odpowie. Nie pytam, ja pytam o inne na przykład cele charytatywne. Czy to jest w porządku, żebyśmy my jako obywatele tracili potężne pieniądze w tej chwili na Polskim Ładzie? Państwo także, ale wam tę sprawę załatwia Kancelaria Sejmu. Senat 11,5 miliona rodzin uważa inaczej, czy będzie
emerytacie, czy polska emerytka, która będzie miała więcej. Czy pieniądze, czy nie, na jakieś cele charytatywne? Proszę pytać o to posłów, którzy taką wyrównanie otrzymali. Ja akurat jestem zatrudniony w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ja wiem, dlaczego zapytam o posłów klimatu, Solidarnej bo już Polski. Rozmawialiśmy o wymiarze sprawiedliwości. Pan nie rozmawiał z kolegami na ten temat? Jeszcze no dobrze, nie rozmawiam. To inaczej, to czy powinni, pana zdaniem? To jest wola każdego z posłów. No być może należałoby oddać, może to jest dobry pomysł. Czy to się wydarzyło, nie jest skandalem? Panie ministrze, to ten zwrot z kancelarii Sejmu pieniędzy dla posłów? Tak szczerze, z ręką na sercu. Nie nazwałbym tego skandal, to jest zupełnie inaczej interpretuję słowo skandal. Ja bym powiedział, że ta wpadka jest absolutnie niedopuszczalna i te decyzje personalne, o których mówi pan prezes Jarosław Kaczyński, powinny być wyciągnięte i będą wyciągnięte z informacji medialnych. Myślę, że jakieś ministerstwo wpadek trzeba założyć, co? Dlaczego? No, rządzenie nie jest takie proste, jakby się pani wydawało. I tak wiemy, że jest na wielu płaszczyznach bardzo dużo sukcesów. Tylko widzi pani, jak jest taki moment jak ten, to nie pyta mnie pani o emerytach, którzy dostali na przykład więcej 200 czy 300 zł, jak które to są gigantyczne kwoty, tylko rozmawiamy właśnie o tym, co jest dotyczy takich mniejszych. Ale panie ministrze, czy naprawdę pan uważa, że ja jako dziennikarz jestem od tego, żeby pytać pana o to, jakie odnosicie sukcesy? Nie, czy jednak, ale dobre czy rozwiązania jednak dopytywać są przykrywane w imieniu wyborców o to, co się to nie prawda, udaje? Ale, ja, na tym ale polega, moim obowiązkiem jest też powiedzenie o tym, co jest dobre w Polskim Ładzie, dlatego że tam jest wiele dobrych rozwiązań. Ale co my więcej, też o tym mówimy, proszę mi wierzyć. Ja czekam, aż mnie pani zaprosi na przykład w sprawach, które dotyczą moich reform czy moich ustaw, na przykład system kaucyjny. Dzisiaj jest piątek, więc mam nadzieję, że o tym kiedyś się podyskutujemy. Dobrze, zastanowię się. Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu, środowiska, Solidarna Polska. Bardzo dziękuję. Panie ministrze.